przed chwilą wróciłam z miasta i byłam w takim dosyć dużym smyku i kupiłam sobie właśnie taki oto zestawik z kotykami Dartmoor, który już od dawna sobie chciałam. Od razu już zdążyłam otworzyć, więc będę tylko otwierać folię od koni. Prawda? Jeżeli bylibyście ciekawi ceny, no to kupiłam ten zestawik za 50 zł, więc moim zdaniem nie najgorzej. Skoro tutaj jest właśnie takie jakby odpakowywanie, no to stwierdziłam, że zrobię mały unboxing. I są moje co? Jeżeli kojarzycie ten zestaw, no to tu jest właśnie klaczka Dartmoor, którą ja mam w maści gnianej, ale ona tutaj jest taka siwa. Powiem wam, że jest bardzo ładna na żywo. Więc spodziewałam się, ale jest słodka w tej maści. Mega. To trochę to oko dziwnie wygląda z tej strony, ale ogólnie jest śliczna. Wow. No, tu w ogóle jest napisane, że to jest made in Tunisia. Więc od razu widać, że jest tak fajnie zrobiona. No i tu jest źrebaczek. Ten źrebaczek jest taki słodki, że naprawdę. To też jest made in Tunisia. I wydaje mi się, że jest to ogierek, bo tak mi się wygląda raczej na ogierka, ale jest sweet. No, imionka oczywiście poznacie do końca filmu razem z zdjęciami. Więc no, to właśnie taki mały zestawik. Mi się bardzo podoba i w sumie zdziwiłam się, że był akurat na półce, ale jak go zobaczyłam, no to stwierdziłam, że kupię, bo nie wiem, kiedy bym miała inną okazję, także no. To w zasadzie tyle. Do zobaczenia.